cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Witam was gorąco. A my, słuchajcie, udajemy się dalej. W poprzednim odcinku, do którego chętnie was zachęcam do obejrzenia, przybyliśmy tutaj do jednego z młynarzy, który nam wcześniej dał zlecenie, abyśmy zabrali tabardy z miejscowości chyba Stalenberka, tak, ukradli. Tak, Stalenberka, znanego nam. A teraz jedziemy, słuchajcie, w stronę naszych, do Ratajów, skąd jakby zaczęła się nasza podróż. By tam spotkać się zarówno z Peszkiem, jak i tutaj z Zaloty, z Tereziną, naszą Tereską. No i tutaj quest jeszcze nas czeka jeden. To już ten taki pierwszy cel poboczny. No zajmiemy się, słuchajcie, tymi questami. Dobra, lecimy. No i właśnie tego psa bym ogarnął, bo wiem, że ponoć tego psa, jakiegoś tam psa, który no tam właśnie wcześniej mieliśmy okazję. Kurczę, tutaj może tam da się przejechać. Bo później jak ja tam przejadę? Czy może nie muszę? A chyba nie muszę. Dobra. Jedziemy. Szczerze powiedziawszy, to bym najpierw zaczął od. Nie od Tereski, bo ja nie wiem, co ta Tereska dla nas szykuje. Kurde. Gałęzie w głowę uderzają. Tu fajnie to wygląda. Tak, kurczę, się rozlała ta rzeczka. Widać już Rataje. Spoko. O co? O ty draniu. Czekaj. Ja ci dam, czego szukasz. No. Sakra. Pane Boże. No dobra. Tak jest. No. A tylko jeden tu był. Dobra, co tutaj ma? 24. Tutaj też nic ciekawego. Jadło. No, jadło to sobie wezmę. No i tutaj grosiwa to też nie za specjalnie dużo. No ale. Dobra, niech se tu leży. Jadę dalej. Dobra. No, także kurczę, tam czyhał na nas. O, interesujące miejsce, czekajcie. Co tutaj? Co to jest? No jakiś słup, tak? Taki chyba. Kiedyś takie supy, no chyba nie wiem, czy bożków, nie bożków swoich, nie? No tutaj nic innego nie widzę. No dobra, jadę dalej. Jedziemy. Kurczę, a widzicie, mógłbym się poduczyć tymi rzeczami, które mają uszkodzone. W sumie mógłbym zbierać i się uczyć krawiectwa czy coś takiego, nie? O, czekajcie. Jak teraz się tam dostać do tego miasta, bo z tym miastem to też tak... Albo tutaj... Aha, to i tak idzie, tak, dobra, to tu... Dobrze. Tu kurczę, bym poszedł do garbarza. U garbarza też mógłbym się czegoś nauczyć chyba więcej. Albo już i nie. Dobra, ale to zaraz ogarniemy. Najpierw bym sobie zrobił tego questa w końcu. Może z Tereziną jeszcze nie będę rozmawiał, tylko tak przemknę koło domu, tak blisko. Niech poczuje po prostu mój zapach, że, no, że jestem. Tak, właśnie.
jedziemy zaraz tutaj. Dobry. Właśnie ja nie wiem, czy tutaj będą ci mieszczanie, bo oni kurde na mnie już czekają tam codziennie. Może coś nawet tutaj uda nam się więcej zrobić, posprzedawać rzeczy. Zobaczymy. Som chyba, to oni by byli. Přeřízne vejpůl a okurka, co vás zahojí, jen neváhejte. Tak, może i oni. Czekajcie. To wy? Bartek. Korneliusz. Zobaczmy. Jesteś tu w sprawie pracy. Máš zájem o noszenie wody? Už bylo na čase, aby se proslušní lidi něco dobrýho udali. Bardzo dobrze, dobre podejście. No on tu czeka, kurczę, od początku. Tyle dni upłynęło. A zasłużim si. Wyptawani si nechej pro jiný živli. Okej, co robiłeś wcześniej? Aha, noszenie wody to ciężka praca, masz dość siły. Albo mógłbyś czyścić latryny. Dobra, a co robiłeś wcześniej? Proč by si to miał zasłużyć? Čím si se przed tím vším živil? Ja byl majitel kopalni. No, pronajímatel a pronajímající, ale to je u nás od fochu skoro to stejné. Vynajmující mi odnajmují. Pány, jo? Ale táhl si někdy plný vědro s vodou na kopec? Ve štole žádnej kopec není, jen šachta s rumpále. A nošení vody to těžká, máš dost síly? Táhat vodu je těžká práce. I starání se o důlní pozem. To není to samý, ne? Potřebuješ sílu na nošení vědra, ne hlavu. Už to dělám nějaký ten pátek a dokážu zastat práci. Ty, to mohbyš čistit latriny. Ještě je tu taková možnost vynášet žumpu. Chceš mě jako urazit? To není práce pro slušného člověka. Pravda, proto platíme dvojnásob. No vida, tak to nebude zas tak špatný. Ale pro člověka mých kvalit by to byla škoda. To krótnie. Kurde, no. Nie da się namówić? A czekaj. Jak ci się wiedzie? Jak se ti daří w ratajích? Snažil jsem se na Richtě nabídnout svý administrativní schopnosti, ale Richtář se ke mně choval jako k sedlákovi. Pravda, není s ním nejlehčí pořízení. Ale když mu ukážeš, co umíš... Ale jen když ho nechá. Jinak má smůlu. Kurče, co bylo s tím vůjtem? Richtář říkal, že z vás nedostal kloudného slova. Já se s ním odmít bavit. Posledně na mě byl sprostej, dokonce řval a mrskáním mi hrozil. A pak si přileze a vyptává se. No, chápu, že tě to od něj odrazuje. Čekaj, a jeżeli se za to... Co bys dal za to, kdybych se za tebe přimluvil? Tak takhle to je. O! Na slušnost se nehledí a podvádět by se chtěl. Hele jo, chci ti jen pomoct, ale dá práci přesvědčit Richtáře, aby tě vzal. Tak dobrá, nic nemám, ale znám sázavskýho kováře, takže ti u něj můžu domluvit slevu, jestli chceš. Levný brnění se může hodit. Dobrá. Tak vidíš. Kurče, tylko že vlastně bude. Tak se u mě zastav a já ti o tom všechno řeknu. Nagroda od Korneliusza. Kurče, bo trochę... To mi zatím stačí. Hodně štěstí. Dobra, bo czekajcie, bo ja wiem coś takiego, że coś tutaj mogę namieszać. Bo czekajcie, bo tak, wójt Ratajów ma do zaoferowania pracę dla ocalałych ze skalicy. Noszenie wody i opróżnianie latryn. Chcę, bym się dowiedział, kto jest w największej potrzebie i nadaje się do tej pracy. No właśnie. Pracy znajdź ojca Franciszka i zapytaj go o jego powrót. A to chyba już... Aha, nie, to no, ojciec Franciszek gdzieś w ogóle zupełnie. To nie ten, co go tam... Czekajcie. To nie ten, co tutaj, żeśmy go znaleźli
w tutaj. Nie, chyba nie on, to nie on. To nie ten sam. Opcjonalne. Zainteresowani pracą będą czekać za dnia. Dobra, zobaczymy, kto następny. Czyli ten nie będzie nosił, znaczy czyścił latryny. Ale ty tak, ty, Bartek! Ty coś czujesz, że ty... Dobry, dobry. Jesteś tu w sprawie pracy. Ty jesteś tady kvůli tomu noszeniu wody? Ano, jsem. A jmenuji se Vít. Těší mnie. Zeptám se tě na pár otázek a uvidím. Ano, jen se ptej. Z czego wcześniej żyłeś? Posluhoval u svýho otce. Okej. Cože? Kdože to byl tvůj otec? Sedlák... Mojmír. Měli jsme statek hned u Skalice. Opravdu. Jeho čelátka bejvala často na šenku, ale tebe jsem tam neviděl. Já... do šenku nechodil. Aha. Mohbyš nosit vodu? A co stojíš o nošení vody, co? Ano. Chci nosit vodu. To je vše? Nic víc neřekneš? Já myslel, že je to potřeba. Ty si nadáš do sráče. Jak se mi jak ti daří? No, stejská se mi po tátovi. A po statku. Ale máma říká, že na to není čas. Že jsou důležitější věci. Co je s tím richtářem? Z nikoho nic pořádného nedostal. Nevím. Nemluvil jsem s ním. Co z toho bude? Nie, dobra, vystáří. To mi zatím stačí. Měj se pěkně. Trzymaj się, dobra. Jeszcze tutaj. Może pani latrynka, Antonina. Kryste Ježíši, co ty tvý šaty? Tebe určitě přepadly, co? Zatracení lapkové, ať se smažej v pekle. Czego ode mnie chcesz? A, to ty nie chcesz prawie. Co potrzebujesz? Chtěla bych práci. Aha. A slyšela jsem, že místo richtáře se o to teď staráš ty. To je pravda. Umíš vařit? Jestli dovedeš uvařit panstvu, tak bych pro tebe něco měl. Kde bych se naučila vařit něco takového? Já chci nosit vodu. Ale Alex už sehnal lidi na nošení vody. Mě se neptal. Tak jsem přišla sama. To není praca dla kobiety. Ať je to jak chce, už máme všechny lidi k nošení vody. A vůbec to není pro ženskou. Já ti dám ženskou, ty spratku jeden. Kurde. Ty babo. Antek. Dobrý den. Sracz. Co potřebuješ? To sracza ludzi. Noszenie wody. Ty seš tu kvůli tomu nosič slí? To teda jsem. Kde na to dostanu nějaký necky? Ještě nepředbíhej. Teprv se bude vybírat, koho vemem. Musí se tě ještě nejdřív vyptat. A na co? Teď práci zastanu. A tak se ptej. Co potrafíš? Co jsi dělal předtím? Já jsem dělal v dolech. U Rumpálu. Určitě jsi slyšel o Tondově Rumpálovi, ne? Silák jako bejk. Něco mi říká... Ty jsi byl z těch nových horníků, že? No jo. Přišel jsem loni na podzim. Zima byla mírná, tak jsem všem ukázal, že jsem pořádnej pracant. Tak už můžu jít na tu vodu? Ještě chvíli. Prendky. Počekaj. Můžeš nosit vodu? Jseš tu, protože chceš nosit vodu. No, chtěl bych dělat jiný věc. Zase stát u Rumpálu a pořádně ho roztočit. No, teď bych aspoň tahal tu vodu. Když je z toho nějaký peníz. Albo mógłbyś nosić no, coś innego. Tu i možnost ta gówno na przykład? Hovna. Tak to ne. Žádný hovna tahat nebudu. A kdyby někdo řekl, že budu, tak mu zlámu hnáty. Zapłacą ci dva razy tyle. A co kdybych ti řekl, že bys za to dostal dvakrát tolik? Spadek reputací. Co to o tom lámání hnátu, že jo? O kurde. Řek, ale víc peněz. Už bych nebyl Tonda Rumpál, ale Tonda... Žumpál nebo sračkář, to ne. Lačný. OK. Kurde, nie wiem co tu teraz... Co masz przeciwko Vítovi? Prej jste se nechtěli bavit s richtářem. Tak o tom pořádně nic nevím. Ostatní nemluvili, tak jsem taky držel. Tak se to dělá na šachtě.
Navíc, on se mě snad ani na nic neptal. Akorát si něco mručil po dvou si. Kurva, no nikdy nechce srača nosit. A jak, jak se ti vede? No, povím ti, nic moc. Sice sem tam s něčím pomůžu a dostanu za to nějaký peníz. Ale to nestačí. Hlavně, když nepadají kostičky, že jo? Jasně. Jinou práci si nehledal? Na co? Doli se opraví a zas bude mít pořádnou chlapskou fachu. A kdybyš to určitě straží? Kurva, no, znovu zpátek reputací. To je. Ránu dát dovedu. A onehdá jsem to u kostek jednomu vojákovi i předvedl. Ale na vojákování jsem moc chytrý. No jasně. Vím, co jsem potřeboval. Takže můžu jít tahat tu vodu? Ještě ne. Já to řeknu Richtáři a ten vybere. Tak to doufám, že vybere mě. Jinak bych se asi... To radši chyba na stražníka, to... Budu na to myslet. Měj se pěkně. Kurde no. Dobrá, ale kde se zřešte lůží? Tutaj, ty? Pětrek! Tam mu pozdrav. Nošení vody. Ty jsi jeden z těch zájemců o práci? No, Aleš mi řekl, že se tu bude domlouvat nošení vody. Správně, ale nejdřív... To je jak chodí v kůlko. Jseš... Tak mě říkaj. Na šachtě nás bylo Petru plno. No, to je fu. Tak... Budeš gurníkem? Dole? Takže jsi horník? Tak, tak. Dělal jsem na východní šachtě. A doufám, že budu zas. Napadá mě, nezaslech jsi něco u panstva? Kdy chtějí ty doly zas otevřít? Nie wiem i nie po to tu jestem. Nie wiem, co zamierzają. Netuším, co panstvo v týhle věci chystá. Dobrá, já jen kdyby náhodou. Byłeś górnikiem, no to už vieme. Takže seš horník? Tak, tak, dělal jsem na východní šachtě. No vlastně, dobrá. Ale to už asi víš. Ne? No vlastně, můžeš nosit vody? Jak moc stojíš o nošení vody? No, teď tu není kolem moc práce pro horníky. A dostanu zaplacíno. Není to snadná práce. K vodě je to celkem daleko. Myslíš, že to v dolech bylo lepší? Klečet v díře a mlátit do skály celý měsíc? Kurde, a mohl bys nosit což jiného? Je tu ještě jedna možnost. Vynášet hovna. Jako dělat pro rasa? Taky práce. Ale co na to řeknou lidi? Peníze potřebuju, ale nemohl bych se vrátit k horničení. Dostaneš dva razy większą zapłatę. Za to dvakrát tolik. To by mi pomohlo, to jo. Ale co pak? Nechci tahat sračky už na pořád. Okej, okay, čekaj. Dobra, my tutaj mamy 8. Dobra, to powiedzmy, za to są lepsze pieniądze. Ber to z druhej strony. Budeš mi dvakrát tolik za stejný čas, nebo stejný výdělek rychlejc. To není zlý, ne? No, máme sukces. Tomáš, máme do srača. Budu to mít rychlejc za sebou a... Máme do... Pětrek idzie do srača. Jo, to beru. Nějak to už přežiju. Dobře, určitě nebudeš litovat. Dobrá. Vystačí. To mi zatím stačí. No dobrá, słuchajcie, máme Pětrka v sraču a paní Teresa. Potřebuješ něco? Něco bych od tebe potřebovala, Jindro. Jasně. A co? Ty prej rozhoduješ o tom, kdo bude nosit vodu. Nikdo nepotřebuje práci víc než Tonka. Adam se nikdy nezmínil o nějaké Tonce. To mě nepřekvapuje. Ale Tonka Strnadová tu práci opravdu potřebuje. A co má s manželem? Posekali ho a nemůže se z toho pořád vylízat. Začalo se mu přitěžovat, jenže medicína je drahá. Okej. Okay. Dobrá, umí gotovat? Neumí. Umí vařit. A proč se mě na to ptáš? Nic, jen scháním i kuchařku. Je to jednodušší než tahání vody. No vážně. Nevím, jak dobrá je kuchařka. Na to se jí musíš zeptat. No nie, je skepská, já už to jen. To těžká práce. A myslíš, že to tahání věder zvládne? Je to dost daleko, až tam na kopec. Není to žádná princezna. Nedělej si starost. Dobrá. Dobře, dobrá. Dobrá.
Budu na to myslet. No Tereska, no. To znamená co? To znamená, že nevím. Richtář má poslední slovo. Tak, jestli bude proti ženský, tak domluv aspoň Víta. Bartkovi. Ten sice na smrtelný posteli nikoho nemá, ale práci potřebuje. Kurde, Bartek, Pietrek. Gdzie Bartek? O, krawiec. Chłopie, będę miał do ciebie czekan. A ty co tutaj? Pozdraw pambu. Kurde, żebym spamiętał to wszystko. Noszenie wody? Ty jesteś tu taki kvůli noszeniu wody? Ja bych toho nosil. Tak, ty chcesz pracy? Je tu hromada dalších lidí, když ty nechceš. Chci? Jasně, že chci. Ptej se, všechno ti povím. Okej. A mógłbyś nosić coś innego? No, a krom wody bys mógł wynášet i... No, wynášet žumpy. Co? Zbírat hovna? To jsem ještě nedělal, to je pravda. O. Ale tímhle bych se asi... O, kolego. Zelenina, čerpá zelenina. Podívejte, přivoňte, no není to krása. Tak povídej. Co jsi dělal předtím? Já býval horníkem. Pak jsem sedlačil. Pak jsem posluhoval. Pak jsem utíkal a teď jsem tady. To z toho vystřídal dost. To ti to nikde nebylo dost dobrý? No, mně se všecko líbilo, ale vždycky mě pak poslali dělat něco jiného. Říkali, Kutno, kurva, nech to ležet. Zva se čeká. Je to tak? Jmenuji se Vojtěch, ale říkají mi Kutna. Ještě od mých hornických dob. Jsi Němec? Ale prd. Já byl ve štole a tak si kutám a najednou jsem si usek prst. Chápeš? Co je to s Richtářem? Prý z vás nedostal rozumného slova. To byl ten děsně důležitý pán, co si tu kolem rázoval a pak jen křičel? No, tak tenhle řek, že nemá čas se bavit s takovým šaškem. A to bylo všecko. Dobro. Jak se ti tu vůbec daří? Co bys chtěl slyšet? Měl jsem se hůř, měl jsem se líp. Okej. Okay. A ty teda stojíš o to nošení vody? To víš, já o to stojím už od rána. A předtím jsi nějakou práci už měl, nebo co? Nemělo. To byl jenom vtípek. Co? Dobře. To mi zatím stačí. Takže jsme domluvení? Kdy se do toho mám pustit? Čekaj. Je Richtář. Já jen hlásím adepty. Takže se nemusím ničeho dočkat? To bych byl řádně v prdeli, jasný? Čekám, dobra, čekajte. Tutaj chyba wszyscy już. No to mamy wszystkich już. Mógłbym iść teraz. Czekajcie, tutaj mogę sprawdzić sobie dziennik. Nosi wody, wróć do wójta. No właśnie, to jeszcze to A. I powiedz mu, kogo wybrałeś. Kurcie, wiecie co, muszę iść tak na szybciej, bo ja już nie pamiętam, kogo wybrałem w ogóle. Czekajcie, gdzie ten wójt? To chyba tutaj. Czekajcie, tutaj wójt? No tak. Mam nadzieję, że on tutaj jest. O, wójcie, rządca. A nie mogę z tobą rozmawiać teraz. Gdzie idziesz? Czekaj. Snad ti budu napomocnej, rytíři. Podjąłem decyzję w sprawie nosiwodów. Už vím všechno potřebný o těch nosičích. Výborně. Už jsem se smířil, že se to nijak nerozhodne a... Takže jak se rozhod? Mám ich vyměnit, tak, či? Jak to uděláme? Stačí ti jména, nebo pro ně mám poslat? Prostě řekni jména, a jestli mají tahat vodu, nebo něco jiného. Aha, okej, okay. Nebo či já tak. Po ně pošlu. Kurče, Antek Kołowrót. Antonina. Tonka. Co? Ženská? Jo, je to problém? Neříkal jsi, že to mají být jen chlapy? Neříkal, ale předpokládal jsem, že ti to bude jasný. Je to štreka s velkou váhou, mužská práce. Poradí sobě. Ona tu práci zvládne, to se nebojím. No jen aby. Bude to na tvoji zodpovědnost. Kam ji teda dáme? No došení vody. Natahání vody.
Takže jeden na vodu. Kdo dal? Kdo następny? Pietrek. Petr, zvaný Petřina. Co? Petřina? Není to ten, co se porval a pak marodil? No a kam s ním? Opružně na ten. Dobrá, jeden na tohleto. A dál? Teraz... Odczekajcie. Antek Kołowrót. Bartek, syn Mojmira. O kim ona mówiła, ta nasza królowa? Kurczę, to chyba, czekajcie, Antek Kołowrót to na pewno nie. On to był pierwszy chłop, którego pogadałem z nim o robocie. On to chciał nosić wodę. Bartek, syn mój, Korneliusz, Wojciech Czekan, to też kojarzę, to ten teraz tutaj, ten Czekanem, co niby Niemiec, niby Czekanem. Korneliusz, to też, chyba ten Bartek, syn Mojmira. Bartek. Witesław, syn Mojmira. Václav, o tom nevím. Co myslíš, že by měl dělat? Noszenie wody. Natahání wody. Takže jeden na wodu. Kdo dal? Jeszcze? Tu więcej nie przekonałem nikogo. Wojciech Czekan. Może on do latryn. Może Antek Kołowrót. Zwany Rumpál. Rumpál? To bude určitě příjemný mládenec. A kam s ním? Noszenie wody. Natahání wody. Takže jeden na wodu. Kdo dal? O kurde. Wojciech Czekan. Co mu říkají Kutna? Kapsář? To není zrovna nejlepší přezdívka. Ne. Říkají mu Kutna, protože pracoval v dolech. A s krumpáčem to uměl tak, že si uřízl dva prsty. No, doufejme, že s těma vědrama bude šikovnější. Kam ho chceš dát? Do latry. Vynáší hovna. Dobrá. Ty to už v ogóle nie stypuje, nic se stane. To všechno. Dobrý, to bychom měli. Teď už jen vyřešit. Kuchárky. Okej, dobra, to na razie koniec. Koniec. Dobra, to by było koniec. Tylko teraz mamy jeszcze kucharkę, ja kucharki nie mam. Ale musimy chyba znaleźć tego ojca Franciszka i zapytać go o jego powrót. On gdzieś tutaj jest. Dobra, to będziemy musimy go namierzyć. C, wróć do wójta. Dobra, to na razie nie. Zaloty. Tak, podjedziemy sobie teraz do... jeszcze wrotajów możemy tutaj... Ale no tak, najpierw też sobie tutaj pochodzimy. Słuchajcie. Bo dużo rzeczy bym chciał tutaj i do krawca pójść, coś naprawić. Tutaj co tu jest? Nie wiem, ale tu jest chyba krawiec. Tak. Tu jest krawiec, ale teraz czekajcie. Bo... Po pierwsze chciałbym zajrzeć do naszego konika i wziąć wszystko to. Wziąć tutaj jeszcze co? To do sprzedania będę miał. I ten mały niezbędnik krawca. To. A przepraszam, escape. Szewca. O, szewca to też. Weź jedno. Okej. Okay. Krawca. Weź kowala. To wezmę. Dobra, i teraz zobaczymy, czy mi się coś uda coś naprawić. Zbroja. A czekajcie, to nie tak. Teraz tak. Mały niezbędny, coś tutaj, o, krawca, zobaczmy, zastosuj. Czy ja mogę coś tu naprawić? Nic. Okej, escape. To mogę nałożyć na konika, a szewca, no właśnie. Też nic. Bo tu jest,
Czekajcie, nie masz tyle umiejętności. Kurde. Dobra, do tego. A to też chyba nic. Nie, no tak, to już to sprawdzałem. Dobra. Kowala. Zastosuj. O, ale kowala mógłbym coś tu ponaprawiać jeszcze. Na przykład miecz. Swój. Napraw. Bardzo dobrze. Dobra. I to se schowamy. Dobra. Dzień dobry. Przekupka. Przekupka. Zdravím. Co bys potřeboval? O ratajach coś? Jak władca jest... Władcą jest... Nie, to nie, dziękuję. Rozmawiamy o interesach. Co ty masz tutaj? O, widzisz, właśnie, no właśnie. Dobrze, dobrze. Teraz tak, sprzedać chciałbym najpierw. Łowieckie buty. Buty szlachcica. Ile ty masz pieniędzy? 1000. Okej. Sprzedaj. Sprzedaj. 2 grosze tylko. A, sprzedaj, kuźwa. Czyli łowiecka czapka. 37. No nie wiem, kurde, fajne są te modne kapcie. 92 tylko? Śmieszne. Ale mi się więcej tu chyba nie po... Teraz tak, to... O jajku, to strasznie drogie. Znaczy drogie. A broń? Aha, dobra, czekajcie. Naszyjnik. Czekajcie, czekajcie. O, wielki basinet. Dobra, to to... Aha, tu już 200 coś, to nie. Czekajcie, to jest jakiś pierścień. Łowcy. Do widzenia. Srebrny pierścień, 36. Może pierścionek to zostawmy sobie. Pierścień bianki jeszcze noszę. Pierścień bianki. Okej. Okay. Modne kapcie. Nie, to sprzedam to chyba w diabły, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, to może na razie tak. Chociaż 37. Dobra, może tak. A co ty tam, co ty masz tutaj? Zbroje, broni to nie masz żadnych, zbroje, jadło, przedmioty inne. Mały niezbędny krafta, no masz, no tutaj masz, ale ja i tak nie jestem w stanie jeszcze to nic na ten krawiec, to fajne, dekorencyjny surkot, kurcie, wszystko w zasadzie, a tutaj co tu można, ręka pod porząd, ręka wiodąca, strzały, aha, okej, nie, to ja wszystko mam. Te tabardy można tutaj ponaprawiać, jeszcze ten tabard, nie? Odzież wierzchnia. No. Tu ładny jest tabard. O. No, dużo nie kosztuje. Ale takim wolał... O. Aha. Ale ten bym sobie... Chociaż nie, dobra. Koszyk. Targuj się. Pojďme probrat tu cenu. Proč ne? Daj mi. Nie ma dość pieniędzy. Złóż ofertę. Bereš? To je pořád hodně. O kurde. Aha, dobra, 910. Dobra, może być. Aha, albo ten. Dobra, damy nawet troszeczkę. Jo, to by szło. Dobra, reputacja niech trochę nam. Dobra. Rozmawiaj. Snad ci budu napomocnej rytierze. No tak, bo ja muszę porozmawiać odnośnie naprawy. A tu jeszcze porozmawiam o intereskach. Ty też masz coś, tak? Mogę ci sprzedać. Ile masz? Ale 170 tylko. Okej. Okay. Chyba ci wszystko wykupiłem już. Dobra, to nie. To dziękuję.
Chciałbym, żebyś mi coś tutaj naprawiał, ponaprawiał, no właśnie. W zasadzie wszystko chciałbym, żebyś mi ponaprawiał, nie? Ale przede wszystkim tak. Połatane nogawice? To w tym chodzę. Wybierz. 9 tylko, dobra. Pikowany czepiec też. Tak. To też. Naprawdę. Targuj się. Fajnie, że się można naprawdę targować, kurczę. Rád bych se pobavil o té ceně. Ale proč ne? No 215, no já nemám věncej. Souhlasím. Nemám věncej. Přidej. Vinci! Ty žděrco. Okej, okay, dobra. Ach, kurde, 295, dobra. Niech będzie. Já věděl, že se dohodnem. No i dobra, mamy teraz ponaprawiane, super. Mamy ponaprawiane, może... Dobrze, dobrze, teraz jeszcze zbroję bym ponaprawiał. Brudne to wszystko mamy? Nie, to co naprawił, to chyba mamy czyste. Czy mamy tutaj pierścionek ten taki... Ten, bo to jest... Aha, bo ten nosimy pierścień Bianki chyba, tak? Nosimy. Może tej Bianki sprzedałbym? Co to, po co mi to? Ten szyjnik, o, ten sobie będziemy nosić. Ten sobie na szyjnik będziemy nosić, bo brudny to nie ten. Pierścień Bianki jest. Ten 180, ale Bianki 54, a ten 184. Dobra. Damy ten, a Bianki to może damy tej Terezinie. Dobra, czekajcie. Tutaj to chyba wszystko, a co tutaj mamy? Tutaj to chyba nic nie było. No właśnie, tu nic nie było, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze jakiś, musi być tu coś. Jedne. Tu. Dobry dzień. Ty to jesteś strażnikiem. Nie, rzemieślnik. Płatnerz. A ty? Strażnik sklepu. Dobra, to ty, rzemieślnik. Co ty możesz mi tutaj? Snad ci budu napomocny, rycerze. O intereska. No właśnie, ja mogę coś ci sprzedać na bank. Chętnie bym ci sprzedał. Co ty powiesz o tym? Zobacz, 2000 masz, to masz dużo kasiury. To też łapcie, weź te łapcie. Naszyjnik ci mogę sprzedać. Chociaż kurczę, nie wiem, czy może naszyjnik to może podarujemy tej naszej. To na razie nie wiem. Pierścień Bianki, strasznie tani. Wielki basinet, o. 370 już, ładnie. Broń. Zbroja tylko ci interesuje, okej. Dobra. No nie wiem, co z tym naszyjnikiem. Dobra, zróbmy tak. 370. Koszyk. A co ty możesz mi tutaj kupić od niej? Od ciebie mogę. Basinet. Nie, gorszy. Brygantyna. O, ale trochę drogie. Łebka. Niemiecki. Płytowy na ten. To nic takiego. Lepszych rzeczy nie masz. Zwykła krótka kolczuga. Nie, dobra. Koszyk. Targuj się. Nie warto mi tutaj... Nieco bych udělal z tą ceną. Ano? Jakiś taki dziwny ten pan. Dawaj 500. Dawaj 500. Że seś to ty. To mi za to nie stoi. No dobra, 425 jeszcze się mogę zgodzić. No dobrze, souhlasím. Okej. Okay. Dobra, i teraz słuchaj ty. Bo ja mam do ciebie trochę zadania. Zdrawa. Trochę zadań. Trening nawet. Dobra, poczekaj. Odnośnie naprawy. No słuchaj, bo mam sporo. Ale kurczę, fajnie, bo mogę tutaj to wybrać. To. A nie wiem dlaczego to jest do naprawy łuk mój. Przecież nie jest do naprawy. 190. To nie jest tak dużo. Targuj się. Rád bych se pobavil o té ceně. Tak jo.
125, chłopie, bo ja nie mam, nie mam. Tamten dopiero co ze mnie, krawiec dopiero co ze mnie zdarł. O ty draniu. Ja powiem szczerze, że i tak, kurczę, nie tak drogo. Ale po naprawie, o, teraz elegancko. Dobra, a ty jeszcze trening. Naprawy, otóż to. Jak lep oprawować zbranie a zbroje? Beze wszego. O, to najpierw mógłbym to wziąć. A później sprzedawać. Początkujący, tak. Rád bych si procvičil základy. Dobrá, ale bude tě to něco stát. No, zobaczymy, potargujemy się. Není to trošičku moc? Spokojený? Tímhle mě vážně nepřesvědčíš. 55? 53, okej. Okay. Platí. Tak poslouchej. Słucham, słucham. Uskonalono. Konserwacja. Okej, okay, teraz muszę, chciałbym sprawdzić to. Gracz. Umiejętności. Konserwacja. Mhm. Umożliwia ci naprawę rzeczy za pomocą niezbędników lub broni, korzystając z brusu. A, im wyższy jest poziom twojej umiejętności, tym łatwiej pójdzie ci korzystanie z brusu, a twój niezbędnik dłużej wytrzyma. Muszę tam zajść i zobaczyć. Osiągając wyższy poziom, będziesz mógł naprawić bardziej zniszczone przedmioty. Okej. Okay. Nowe punkty za dodatki będą do zdobywania na poziomach 3. A, no to niedługo będę miał nawet już trzeci poziom. Spoko. Dobra. A, czyli nie mogę teraz z tobą nic zagadać. Dobra. A gdzie masz brus? Tu już masz gdzieś... Tu nie masz brusu. Gdzieś może na tyłach? Chyba nie. Czekaj. Nie. Dobra. Česnek, mrkve, řepa, řetka, cibule, všechno, co si roste. Čerstvý, kupujte. A tu si odlejte trochu čerstvýho mlíka na zapití. Tutaj ještě musím vejít. Tu máš brus. A, może się umyje jeszcze. Okej. Okay. Dobra. To jest też kowal, tak? Rzemieślnik. Masz tu? O, tu masz ten brus. Użyj brusu. No właśnie. Jak tutaj to działa? Wybierz. I teraz właśnie o co tu chodzi? Nachylenie. Okej. Tak, aha, tak muszę przyjeżdżać. Nachylenie, pozycja, większy nacisk. Mniejszy nacisk. Aha, większy nacisk, mniejszy, większy nacisk. Dobra. Czekajcie. Spacja. Nie, no nie. Kurczę. Pomoc. No właśnie. Jeżeli chcesz utrzymać broń w dobrym stanie, możesz zachować sobie zestaw do tej naprawy na inną chwilę. Ostrząc ją na brusie, który znajdziesz w każdej kuźni. Podejdź do narzędzia, zacznij proces. Czyli ja mam w ogóle broń dobrą, niepotrzebnie ją używając. Ej, wybierz list broni, którą chcesz zaostrzyć. Broń trzeba ostrzyć na całej długości ostrza. Daną część wybierzesz używając... No tak, tu przesuwamy sobie. Ostrze na brusie musi być trzymane pod właściwym kątem. Jeśli kąt jest zbyt mały, krawędź się nie naostrzy, a gdy będzie zbyt szeroki, może stępić ostrze. Kąt nachylenia... No ale to dobrze. Koło brusu musisz utrzymywać w ciągłym ruchu używając spacji. Należy jednak... Należy także odpowiednio przycisku... Ostrze, aby upewnić się, czy w ogóle sferujesz, szlifujesz krawędź, siła nacisku, wytrzymałość, do nacisku, że prawidłowy szlif poznasz po leczących iskrach, aha, podczas gdy ciemny dym spod ostrza to oznaka, że je niszczysz.
Dobrze oszlifowane ostrze jest gładkie i lśniące. Dobra, czekajcie. Z drugiej strony chyba nic, dobra, przerwij. Dobra, zobaczmy, jak bardzo zniszczyłem. O, ale coś się tam nauczyłem. 95, zobaczcie, jak zniszczyłem miecz. Elegancko. Konserwacja, zobaczmy. Gracz. Konserwacja. Mam jeden punkt. Trzeci, to ja mogę już iść się tam dalej uczyć. Czekajcie, konserwacja. Buty, konserwacja, tak. Buty siedmiomilowe. Jeśli nosisz buty, które sam naprawiłeś, biegnąc sprintem stracisz o 20% mniej wytrzymałości, czyli będziesz mógł biec dłużej. Woń. Mając świeżo wyprane odzienie, na jeden dzień wzrasta twoja charyzma o jeden punkt. A, to będzie mogę to wziąć w sumie. Albo to woń. Rzadko chodzę, ale charyzma zwiększa się. Dobra. Weźmiemy to. To najpierw. Woń. No. Dobra, ale mogę się iść poduczyć. A ty co robisz tutaj? Rozmawiaj. Doufám, že ti budu moct svejma skromnejma silama pomoct. Aha, dobra. Nie, to dziękuję. O, ratajach, nie musisz mi mówić już. Znam to wszystko. Tylko czekaj, wiesz co? Bo ja jeszcze pójdę... tutaj. Możesz mnie nauczyć coś. A nie, czekaj, to ty? Tak. Strażnik sklepu. Miecznik. Pan Bóg pozdrawia. Nie, to o rozwoju interesach odnośnie naprawy. Aha, okej, okay, mogę tutaj od niego... dobra, to nie, to nie, to nie, to nie, 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 nie. Czekaj, to nie tu, to ty tutaj. Drogi. O, ty. Płatnesz. Trening. Naprawy. Ukázalbys mi, jak líp opravovat zbraně a zbroje? Beze všeho. Já nie, musíš, to nie, mám tebe. Zajímají mě pokročilejší techniky. A nechtěl by ses radši nejdřív učit základy? No, chtěl bym, aha. Okej, okay, dobra, innym razem. No, to dzięki. To. Dzięki, že jim pomogłeś. Dobra. Bůh tě opatruj. Okej, okay, słuchajcie, co tutaj jeszcze mamy takiego? Konik stoi, dobrze. Tutaj mamy krawca. Alchemia. O, to mnie interesuje. Tylko ja z tą alchemią to... Dzień dobry. Dzień dobry. Do rozmawień. No vida. Jak se má mladej k světu? Když jsem tě viděl naposled, vypadal si na umření. Jeszcze nie czuję się... Dobrze, znów jest... Już je mi dobrze. To rád slyším. Jeśli chodzi o ten dług. K tomu dluhu. A, dobra. 50? Nie wiem za co ten dług. Tady máš. Děkuju. Jsem rád, že jsme vyrovnaní. No bo nie może nas uczyć czegoś, więc wolę być z nich, z nim. A pokaż intereski z tobą. Co ty masz, kochany? Wszystko, to tak, broń, zbroja, jadło, jadło, aha. Ale tu masz coś, może książki będziesz miał. Masz jakieś książki, kochany? Napój, któremu niewiele brakuje, aby postawił umarłego na nogi. Dobra, to antidotum. Ktokolwiek ma krótki oddech albo jest przygnieciony ciężką zbroją, niech wypije ten eliksir, a będzie mniej zmęczony. Ezopa, krzepa, czekajcie, ja zobaczę. Czy masz jakieś takie książki do czytania, które... Sen alchemika. O alchemii. Kupuję. Co ty jeszcze masz tutaj? Aha, to już przepisy masz, tak? Od początku jedziemy. Dobra. Ty, a ja mogę coś ci sprzedać, chłopie?
Ja ci mogę jakieś sprzedać książki. A mogę ci wszystko chyba sprzedać. Patrz, też kupujesz to? Wszystko możesz ten. Czekaj. A inne? O, z jelenią skórę na przykład. Okej. Okay. Nie wiem, który z tych, nie pamiętam, który z tych skarbów, a czy z tych, nie skarbów, tylko mapy skarbów, które już miałem, musiałem przejrzeć jeszcze raz. No dobra, ale to tak mniej więcej niech to będzie na razie. Okej. Okay. Koszyk. Zawrzyj umowę. Na razie tam. Pojďme si promienić ocenę. O, dobra, ocenię. Ale proč ne? Souhlasíš? Tímhle mnie nepřesvědčíš. Okej, okay, 29. Dobra. S tou částkou souhlasím. Dobra. I ty jeszcze u ciebie mogę się czegoś nauczyć. Zdraw. Trening. Alchemia. Nauczyłbyś mnie więcej o alchemii? Beze wszego. Początkujący. Rád bych si procvičil základy. Ale bude tě to něco stát. Targu się. Není to trošičku moc? Oczywiście zaproponuję mu najlepszą ofertę, złożę mu raczej. Tímhle mnie nie przesvědčíš. O ty draniu ty. 52? O, 50, bardzo ładnie. Platí. Tak posłuchaj. Sluchom. Alchemia, słuchajcie, poszła w górę. Zobaczymy, ile nauczyłeś się alchemii. Dobra, słuchajcie, ale o tym, co będziemy mogli zrobić dalej, przekonam się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.